A ty masz już chłopaka, ułożyłaś sobie życie. Naprawdę jesteś sama w tym wieku? No trzeba w końcu dorośleć. Rozstaliście się, a to był taki fajny chłopak teraz przed trzydziestką? Znacie te teksty? To one sprawiają, że wizyta na niektórych imprezach, nie tylko rodzinnych, zmienia się w koszmar. Tej sprawie przyjrzymy się w dzisiejszym podcaście pod tytułem Jak nie znajdę chłopaka do poniedziałku, to się zabije. Kieliszki w dłoń i do roboty. I odpalamy. No więc opowiem Ci historię. Kilka lat temu byłam zaproszona przez moją taką dobrą koleżankę na imprezę pod tytułem Kto z nas miał bardziej chujowe święta? Oj, jak na, miło. Tak jest. I na tej imprezie były dziewczyny, warszawianki i dziewczyny spoza Warszawy, wszystkie po studiach, dobrze sobie radzące, zarabiające, samodzielne, odnoszące sukcesy zawodowe. No i przy przywiezionym z domu karpiu w galarecie i odgrzewanych pierogach opowiadały. No właśnie o tym w jaki sposób w domach były dosyć tak powiem maltretowane, przypierane do mógu i, i przepytywane z tego dlaczego jeszcze nie mają mężów, chłopaków, co tam sobie kto życzy. I jedna z koleżanek opowiedziała taką historię, że wyobraź sobie, że jej mama od słów przeszła do działania, ponieważ tak jest. Ponieważ uważała, że córka za bardzo w tej sprawie nie wychodzi, postanowiła wziąć sprawę w swoje ręce i dogadała się z sąsiadką, że sąsiadka ma syna ja mam córkę hello, 2 plus 2 jest 4 i. Obrotne panie postanowiły umówić tychże, niczego niespodziewających się, niewinnych y, ludzi i skonstruować randkę w ciemno. Ty masz problem, ja mam problem, pomóżmy sobie nawzajem, nie ma jak sąsiedzka współpraca. Zgadza się. Z kolei y, długa dziewczyna powiedziała, że jej mama umówiła ją na randkę z jej masażystą. Ale mama myślała praktycznie, no darmowe masaże, taki zięć to skarb. Bardzo, bardzo możliwe, że już wybiega w przyszłość aż, aż tak daleko, no bo niechby coś z tego było dla wszystkich. No, dokładnie. Ale koleżanka chyba nie, z tego co wiem, również nie skorzystała. No, ale jeszcze pozostaje trzecia koleżanka, i to jest dosyć ważne, że to prawniczka, wykształcona dziewczyna, pracująca w, w Brukseli, świetnie sobie działająca. Ona spokojnie mnie poinformowała, no, że ona za rok, najdalej półtorej rzeczywiście wyjdzie za mąż. Ja jej pogratulowałem, powiedziałam, że no, nie wiedziałam akurat jaka jest jej sytuacja życiowa, to, to ciekawe. No i kto jest tym szczęśliwcem? A ona mi na to, że właściwie tego jeszcze nie ma. Przewiń? <tłyni> tak, nie ma. Ale ona już sobie tutaj zrobiła taki plan, właściwie w podpunktach, i bardzo taki jeszcze z, z, z taką świadomością, że pewne działania trzeba będzie wykonać. One mogą być trochę mozolne i męczące, ale doprowadzą do wielkiego finału. No więc wyraziłam swoją wątpliwość na temat tego, że hmm, może po prostu to, co w, wpadnie w jej ręce, nie będzie godne całych tych poszukiwań. No i jako osoba pracująca latami w korporacji powinna wiedzieć, że. Zwykle najsłabszym punktem w każdym y, projekcie jest y, czynnik ludzki. No to ona tylko wzruszyła ramionami i powiedziała: No dobrze, no, najwyżej się rozwiodę. Mhm. A, a okej, okay, no tak, można. Ona powiedziała: No ale wiesz, wtedy będzie, że ktoś nie jednak chciał. I tym tutaj, właśnie takim mocniejszym akcentem chciałam rozpocząć. Jednocześnie mówiąc, wspominając, że nie jest to jedyna tego rodzaju historia, ponieważ lata temu moja koleżanka ze Śląska wzięła kredyt na wesele, choć nie miała jeszcze kandydata. Niemniej stwierdziła, że to już jest ten wiek i po prostu trzeba jakoś się zorganizować. A ile miała lat? 24. A, no to wcześnie. Tak, no bo na Śląsku dziewczyny wcześniej wychodzą za mąż. To się pewnie trochę zmienia, ale tak, tak było. Było, jest. Czyli to trochę też pokazuje, że w sumie czy dziewczyny są wykształcone z dużego miasta, z karierą, czy nie wiem, z mniejszego miasta, że nadal ten facet jako dopełnienie i potwierdzenie wartości, nawet kiedy ma się swoje życie, funkcjonuje. Zastanawiam się, na ile to są nasze potrzeby, a na ile to, co na początku powiedziałaś, jakaś presja ze strony rodziny i takie wątpliwość w nas, czy kurczę, na pewno dobrze robimy, że jeżeli nie ma tego księcia z bajki, to trzeba brać kogokolwiek, żeby poczuć się lepiej? Na Śląsku też jest dosyć ciekawie, bo, bo tam został taki kult mężczyzny przy jednoczesnej, absolutnej świadomości, że kobieta jest niezależna, ponieważ latami to wyglądało w ten sposób, że ten facet był, musiał być, ale jak był na grubie, no i jak wracał do domu, to trzeba go było nakarmić święty, święty człowiek przynosi pensję do domu. No ale jednocześnie było wiadomo, że on też za długo nie pociągnie, bo pylica i te sprawy, wybuchy i tąpnięcia w kopalni. Dlatego z jednej strony on był potwornie taki, jego obecność w tym domu rzadka była bardzo celebrowana i kobiecie bardzo potrzebna, jednocześnie one wszystkie żyły w absolutnym przeświadczeniu, że, że jego za chwilę zabraknie i będą się bawić same. Więc z jednej strony była presja, że kobieta musi być męża, co ciekawe, a tak naprawdę była gdzieś na innym poziomie, świadomość, że bez niego przyjdzie i żyć dłuższą część życia, także to jest, to, to jest bardzo dziwne i w ogóle całe to oczekiwanie właśnie na temat tego, że dziewczyna będzie miała faceta, bądź nie, nie będzie miała faceta właśnie też i, i to, czy, czy my w to wierzymy, na ile to jest, na, na poważnie to jest takie moje pytanie na ile naprawdę w to wierzymy na no. ile udajemy, że w to wierzymy, A na ile się nam wmawia, że w to wierzymy Chyba każda z dziewczyn jakoś inaczej to postrzega, ale też ci się zrekompensuje anegdotką. Pamiętam, jak w czasach studiów końcówka, liceum z kumpelami jeździłyśmy na takie babskie wyjazdy i biłyśmy rekordy, raz nas pojechało osiem. Naszym chyba rekordem było, że udało nam się zebrać 11 dziewczyn. Otóż już piękne. Tak. I pamiętam, że się zbierałyśmy, że zgarniałyśmy się po drodze tam na, na wyjazd taksówkami. I dziewczyny mi opowiadały, że jadą z taksówkarzem. On tam pyta, gdzie jedziecie. No my mu tam odpowiadamy. Aha, że fajna, to jakaś ekipa. No i moja koleżanka mówi, no tak, tak, że nas 11 dziewczyn jedzie. Zapadła cisza. Widać, że po prostu pan taksówkarz nie do końca wiedział, co zrobić z tym newsem I w końcu tak do, mówi do niej: Ale to co z wami jest nie tak, dziewczyny? <grywa> <noise> Czyli... no właśnie i o tym dzisiaj rozmawiamy tak. co jest nie tak z tymi co jest dziewczynami nie tak, <noise> co jest nie tak z dziewczynami, <noise> że chcą się bawić w swoim towarzystwie i, i w dodatku no tak się złożyło, że bez facetów wtedy same singielki. Ale przepraszam, powiedz, co one mu odpowiedziały? No my byłyśmy wtedy też bardzo młode, dziewczyny, wiesz, z dużego miasta, więc nikomu się nie wydawało, że to jest jakiś teraz must have, że wiesz, musisz mieć męża Czyli i, raczej, i to jest ten moment. Czyli raczej jedno tak. odebrałyście jako abstrakcję. Tak, mm -hmm. tak. Został jako anegdotka w naszej pamięci. Dziewczyny, ta historia, którą przytoczyłam na początku, to już są dziewczyny w wieku, powiedzmy tam około 36 lat, plus minus, ale już w każdym razie trochę starsze. Czyli po prostu dyskusja to już czas. No tak, to w tych domach właściwie nic innego nie było dyskutowane podczas świąt, niż poza tym, że to już czas. I do cholery, to już czas i to już naprawdę. To jest też takie przeświadczenie, które się wnosi z domu, że życie musi się odbywać w parze. I często no, słynny, słynny tekst, kto ci poda szklankę wody na starość. To jest zarówno co do partnera, jak i do dzieci. Ale no, ja myślę, że już w naszych pokoleniach mamy bardzo dużo znajomych, którzy żyją solo. Wcale to nie jest dla nich tragedia. Czują się z tym dobrze. Mam też, mamy też dużo, każda pewnie z nas, znajomych, którzy mają związki, a wcale nie są z tego powodu szczęśliwe. Że Znamy też osoby, które są w związkach, udają, że są szczęśliwe, a tak naprawdę to jest na wielka ruina. Tak, ale że taka wizja utarta po prostu w społeczeństwie, że życie ma sens w duecie, a jeżeli ma, no to jest to oczywiście piękne, ale też jeżeli, nie wiem, no, mamy taki moment w naszym życiu, że jesteśmy akurat solo, no to też nie jest to jakaś zbrodnia, jakaś tragedia, a często to jest po prostu fajny czas dla nas, ale jeszcze a propos... Właśnie, swatania, które na początku przytoczyłaś, te, te twoje koleżanki, które były swatane przez swoje mamy, to jest też niesamowite, że często po prostu nawet my na to nie mamy ochoty. Nie czujemy, że to jest czas, że mamy inne priorytety w swoim życiu, albo po prostu nie, wiem, no nie ma odpowiedniej osoby, z którą naprawdę chcemy dzielić to życie, ale czujemy tak ogromną presję ze strony rodziny, że właśnie dla mnie to było kompletnie nowe zjawisko, o którym się dowiedziałam, że jest bardzo popularne zjawisko wynajmowania sobie partnera. No, że tam na śluby, na, na jakieś... segmenty Tak, i tak, na, na jakieś... Ale gdzie to znalazłaś? No, są, są specjalne strony, na których można dać ogłoszenia w necie. To i... może od razu, słuchaj, zareklamuj. No, no tak, no mogę od razu zareklamować. Oczywiście trzeba podać... Co to należy podać w takim ogłoszeniu? Wiek, wzrost, czasem wagę osoby Ale to działa w dwie strony? I tak, za, i zarówno, zamawiające i. Tak, i panowie, i panie uh -huh. zamawiają, zamawiają tutaj. Uh -huh. No właśnie, to, to mi się wydaje, że to jest taka, taka opcja. Zamawiam sobie księcia z bajki na ten jeden raz, żeby mieć pewność po prostu, że nie będzie żadnej wtopy, bo co jest ważne w takim ogłoszeniu? Poziom umiejętności tanecznych, jeżeli tutaj chodzi o wesele, żeby olśnić po prostu A całą jeżeli chodzi son. o stypy? No na to, sorry, ale na to akurat tutaj nie, nie było raczej te wszystkie wesołe. Ale też chyba są jakieś kryteria pod, w tym wypadku. Tak, no dobrze, ale że wszystkie, ale przy wszystkie imprezy rodzinne, ale co mnie zaskoczyło, na przykład bardzo dużo osób poszukuje też osoby towarzyszącej, takiej do wynajęcia, na przykład na imprezy jakieś służbowe. Aha, że tam też widać ta presja przyjścia z jakimś partnerem i nie wiem, na przykład no, że powiem to jest... szczerze, to mi się wydaje bardziej ryzykowne, bo na weselu, nie wiem, przy, przynajmniej przeciętnym polskim leje się wódka i rozmowy mogą być dość sympatyczne i o niczym i to przejdzie. Natomiast wyobraź sobie, że bierzesz kolana, imprezę służbową, i tu już chyba. Chociaż biorąc pod uwagę, nie. jak wyglądają wyjazdy integracyjne, to może cofam, co powiedziałam, ale przynajmniej do pewnego momentu jego elokwencja może mieć znaczenie. Ale wiesz, ja myślę, że tutaj, tutaj po prostu to jest dla mnie niesamowite, że takie przyjście solo dla wielu osób jest po prostu postrzegane jako porażka. Przychodzę, nie wiem, jestem, jestem sama, czy nie wiem, jestem sam. No, my mówimy głównie o kobietach, więc będę mówiła. Yy, tutaj w rodzaju żeńskim. Wiesz, jestem sama, to znaczy nie jestem wybrakowana i to słynne, nikt jej nie chciał. No to nie to, to, co powiedziała tak, ta moja koleżanka. Nie tak? to, że ja tak wybrałam i, i jest mi z tym fajnie, tylko, że to jest często postrzegane jako porażkę. Znaczy, ja osobiście, zdarzało mi się, że byłam na weselach sama, nie czuję z tego powodu Ja byłam jakieś... na studiówce sama. Ja byłam na studniówce, nie miałam... Ja też. Nie miałam wtedy tak. kandydata i po prostu stwierdziłam, że się nie będę wygłupiać. I nie miałaś bo... kasy, żeby go wynająć widocznie. Bo... Chcę powiedzieć, że to jest niezły wydatek. Tutaj taka stawka za godzinę jest od 50 do 150 zł, ale podejrzewam, że to jest taka no, imprezka na, mieś na miejscu, ale za imprezy wyjazdowe. Tutaj to już jest koszt od 800 do 2500 zł. Mhm. Nie wiem, jak w przypadku inflacji pewnie ceny podskoczyły aktualnie. No właśnie, to ciekawe. Ale chcecie też uspokoić, bo zobacz, wynajęcie takiej osoby to jest jednak zdanie się na profesjonalistę. I tutaj na przykład takie ogłoszenie. Witam. Jestem modelem, który szuka wypełnienia wolnego czasu w postaci swojego dobrego towarzystwa. Szukam pani w każdym On wieku. On szuka wypełnienia dobrego czasu w postaci swojego tak. dobrego towarzystwa. Czyli, wow! Stary, to, to zdanie jest genialne. Spokojuj się. <laughs> tak. Stawiasz na solidną firmę. Ja bym go brała. Serdecznie zapraszam do kontaktu. Na pewno będziemy w stanie się dogadać. Tu już jest dla mnie dalej solidna firma. Schody się zaczynają. Nie, właśnie solidna firma. Do każdej imprezy podchodzę z pełnym profesjonalizmem. Wspólny scenariusz o tym, jak się poznaliśmy, omówimy na spotkaniu przed weselem. No, A tutaj się. można sobie dopowiedzieć przed bankietem, przed jakąś imprezą firmową. I co jest też ciekawe, w większości tych. W większości tych em... Przed oglądaniem zwłok babci w kostnicy. To też trzeba dogadać, czy wchodzimy, czy otwarta trumna, czy nie. Słuchaj, no ta, na, takie, na takie ogłoszenia nie natrafiłam, ale rzeczywiście co jest niesamowite, to wszystkie te ogłoszenia to jest taki no, książę z bajki. Wysoki, przystojny, wesoły i tu co, tu, co mi się najbardziej podoba, co się, co się powtarza, fantazja w tańcu. Nie wiem, wow. co to znaczy, nie wiem, czy ja się też nie bać. No i oczywiście to, co jest ważne i myślę, co jest w ogóle cenione przez dużo, dużo ludzi, nie dość, że fajnie chłopak tańczy, to jeszcze nie pije. Mhm. Bo, bo tutaj to, co się przewijało przez wszystkie. Chociaż ogłoszenia... wszyscy piją. Ale nie w pracy. Ale przez te wszystkie ogłoszenia przewijało się to jako wielka zaleta. To, mhm. że, że chłopak no, deklaruje, że przyjdzie na tą imprezę trzeźwy, nie narobi wstydu przed rodziną, więc też też o tyle lepsze niż chłopak z łapanki. Zgadza się. Ale fantazja w tańcu, no wiesz, no to brzmi trochę niepokojąco. No tak, albo moja ciekawa osobowość pozwala mi ubarwić życie. Jestem osobą niezależną, kochającą własne i innych towarzystwo. Chętnie pomagam innym, którzy potrzebują wsparcia. Dobrze. Ile ten pan bierze? Tutaj ta stawka była właśnie 150 zł za godzinę. 150 zł za godzinę. No dobra. To nie wydaje mi się stawka wygługowana. Nie chodzi mi teraz konkretnie o ten egzemplarz, który się tutaj reklamuje, tylko w ogóle jak za taką usługę, bo to jest po pierwsze, usługa niestandardowa, po drugie, z tego co rozumiem, jak się pan reklamuje, to usługa premium <grym> także 150 zł to nie jest jakiś straszny pieniądz, ale no też pytanie właśnie, kiedy skacze ten licznik? To znaczy, czy on skacze tylko wtedy, kiedy facet jest, tak, a kiedy śpi, no bo na przykład. Mm. Jest wyjazdowy albo na przykład, nie wiem, złamie tą swoją zasadę z niepiciem i po prostu się zwyczajnie uwali, a potem chrapie w hotelu, to, to ten licznik bije dalej, czy? E, tutaj ja myślę, że to z takimi wyjazdowymi e, imprezami to już jest raczej ta stawka taka, że pomiędzy 800 a 2500. Że ja myślę, że się umawiasz mm. na stawkę mm -hmm. i już nie liczysz od godziny, no, no ale, tak, no ale zostaje raczej... w hotelu opłacone, no okej. Okay. Ale <laughs> słuchaj, są osoby, które na przykład są chętne też wyjechać na taką imprezę za darmo. Naprawdę? Tak. Po prostu lubią imprezy. Lubią imprezy, może lubią potańczyć, dobrze zjeść. Jako aktorka mogę rzucić taki branżowy żarcik, może to są bezrobotni aktorzy, którzy się ucieszą z ciepłego posiłku. <śmiany> <śmiany> no to y, m, może tak być. Moja koleżanka kiedyś y, zaprosiła właśnie na wesele swojego kolegę. I on się zajebiście bawił, bardzo się wszystkim podobał i tak dalej, tylko że największą uwagę, największą uwag uwagą obdarzył jej matkę, która była bardzo, bardzo zadowolona i strasznie jej się chłopak podobał, więc zrobiło się trochę niezręcznie. No widzisz, ale byłaby zadowolona z takiego wzięcia. Ona to była, była przy... bardzo zadowolona, tylko że skoro ta moja koleżanka go wzięła, to też chodziło o to, żeby wszystkie inne ciotki były zadowolone, a wszystkie okay. inne ciotki nie były zadowolone w tej sytuacji. Może były o tyle zadowolone, że dużo się działo i można było o tym mówić, natomiast domyślasz się, że wdał się tutaj element niepożądany. Tak, ale w ogóle tak teraz trochę na poważnie, to jest dla mnie też niesamowite, jak często właśnie to kobiety... Nie mogą jakoś zdzierżyć tego, że kobieta ma fajne życie, że jednak, nie wiem, nie decyduje się. Znaczy, ja nie mówię, że ktoś, kto ma rodzinę, ma niefajne życie, tylko że jest szczęśliwa w tym, że jest sama. Wybiera takie życie, jest niezależna, nie wiem, może jest sama na całe życie, może jest na ten moment i ja mam też takie, to, to mnie strasznie niepokoi, że często właśnie ta agresja, te dobre rady, to takie, wiesz, punktowanie twojego partnera, niestety przychodzi ze strony kobiet, bo ja rzadko słyszę historie, że na przykład, nie wiem, brat, czy tam, nie wiem, kuzyni, czy jacyś tam wujkowie mają tu jakiś wielki problem. Oni mają inną perspektywę, właśnie jak chłopak się napije, to jest wtedy fajny swój chłop. Ale wiesz, że też bardzo dużo takiego, takiej agresji, no bym powiedziała to wprost, jest właśnie ze strony kobiet tutaj. Ale zobacz tej na przykład. Myślę, że, że tak, że to jest ważny temat. Zauważ na przykład te wszystkie teksty, walone często przez mamy. Kobieta powinna mieć faceta, powinna mieć mężczyznę. Szklankę wody ktoś ci musi podać na starość i ja tu sobie dopowiadam. I w związku z tym się męcz, 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 a na, na, na końcu będziesz miała wielkie wow, bo ktoś Ci podał szklankę wody. Tak, bo tak po prostu już jest, tak? Tak. Tak, e tak, tak się przyjęło. Tak. I, i, I też często taki tekst, który jest, bo u nas w rodzinie nie ma rozwodów, nigdy nie było rozwodów. To jest mój ulubiony tekst. I z mojej obserwacji wynika, że ten tekst nigdy nie padnie z ust szczęśliwej kobiety, i nigdy nie pada w szczęśliwych godzinach. Mhm. To raczej jest pod znaku: siedzimy w dupie, i chodzi o to, żebyśmy nie byli tu sami. Więc ściągamy cię po prostu troszeczkę do swojego poziomu, bo. Mm... Bo takie jest kurwa życie. Tak, ale wiesz co, też to, to co mówisz, ja, ja się też z tym zgadzam, ale mam wrażenie, że y, część w ogóle osób, takich właśnie wiesz, no i dlatego też na, na swój sposób rozumiem, że może jak ktoś wie, że nie wiem, no na, naprawdę chce pojechać na tą imprezę rodzinną, no bo jaki ma wybór. Może to olać, co polecam, może sobie może nie pojechać i unikać takich kontaktów, co też się często zdarza, dlatego tak dużo osób czuje taką męczarnię, kiedy, znaczy postrzega to jako męczarnię, właśnie jakieś spotkania rodzinne, no albo właśnie może kogoś sobie na ten czas wynająć i ograniczyć um, ten system. Tak, Bo ale może że na przykład nie ma y, y, jakiejś siły na jakąś wielką konfrontację na poziomie rozmowy o wartościach, tak, mam masz takie, ja mam takie i po prostu w, woli, jakby to powiedział za głowa, wykręcić foktel. <gry> Moim zdaniem, jeszcze tutaj taka druga strona medalu, że mam wrażenie, że zwłaszcza w starszych pokoleniach, ale może też i w młodszych, jest takie przeświadczenie, że to nawet wiesz, nie jest złośliwość, tylko że komuś się nie mieści w głowie, że możesz być sam. I że naprawdę ktoś może być zadowolony z tego stanu rzeczy, i może być szczęśliwy. Że zawsze ja mam wrażenie, Bo że. Do siebie nie słuchamy. Tak, ale że wiesz, że ktoś oczywiście to przepuszcza przez jakieś swoje postrzeganie świata, ale że wiesz, kiedy widzisz, nie wiem, kobietę czy mężczyznę, nie wiem, no przy tym e, na przykład weselnym stole, która jest solo, to ja mam wrażenie, że no, w jakiś. Nie chcę tu się porywać na procentach, ale w dużej, w dużej mierze, jak patrzy na ciebie Twoja rodzina, to myśli sobie. Boże, jaka ona jest biedna, czy on jest biedny, samotny, wróci sam teraz do domu? Kurde, a, a mamy tylu znajomych, którzy wracają do domu. Same też pewnie miałyśmy nieraz okres taki w swoim życiu, wracałyśmy do domu i wcale nie było źle. Nawet bywało świetnie. Wiesz, co zainspirowałeś mnie, żeby tutaj otworzyć taką książkę? To się nazywa Amerykańska Polka z Miłości do Mężczyzny i Jego Kraju. To jest wydane przez wydawnictwo KAGDA. To są wspomnienia Dogoty Adams. Z 20 i 30 lat XX wieku. Właśnie polegało to na tym, że amerykanka, osoba świetnie wykształcona, będąc dziennikarka, pisząca osoba, naukowczyni, która znalazła się w Polsce i zainteresowała się tym krajem, a zwłaszcza jednym mężczyzną, wywodzącym się z takiej rodziny Kostaneckich wyszła za niego za mąż, bardzo się zakochała i wiedli sobie żywot w Polsce, czego początkowo sobie w ogóle nie wyobrażała być w tym dziwnym, dzikim kraju, potem ten kraj pokochała. No i ta mm, kobieta, będąca również wysłanniczką Ligi Narodów, pisze coś takiego. Podagłam napisane przed chwilą listy za, yy, i zatelefonowałam do poselstwa. Niech pani przyjdzie sama. Sama? Czy znajdę odwagę, aby samej wejść na salony, bez wspierającego mnie ramienia Jana? Wcześniej obserwowałam kobiety, które wchodziły samotnie do bawialni, zawsze krokiem zbyt szybkim lub zbyt wolnym. Zdradzały zakłopotanie, okazując albo zbyt wielką pewność siebie, albo wstydliwą nieśmiałość. Była to kwestia wieku. Młode damy zdradzały zawsze brak ogłady, a i wśród starszych nie każda potrafiła zachować się wytwornie. I zobacz, co tutaj mamy. Pani Adams obserwuje. Pomijam, że kobieta, która yy, naprawdę dużo sobą reprezentuje. Ma duży lęk przed wejściem sama bez podpółki w postaci mężczyzny do salonu. Obserwując kobiety, wyciąga taki wniosek: jak któraś idzie za szybko, to się źle czuje z tym, że nie ma faceta. Jak ktoś idzie za wolno, to się źle czuje z tym, że nie ma faceta. Gdyby ktoś się przewróciła i złamała obcas, również by chodziło o to, że się źle czuła z tym, że nie ma faceta. To właśnie o tym mówimy, że ktoś sobie może coś domniemywać na ten temat, a my, jeżeli nam, jeżeli chcemy sobie bardzo popsuć humor, to będziemy sobie wyobrażać, co ten ktoś sobie na ten temat domniemuje i będziemy w związku z tym reagować na to, co ten ktoś sobie domniemuje. I jak ja sobie wyobrażam, że ktoś sobie wyobraża. Także to jest o wyobrażeniach. I jakieś się szaleństwo robię, może po prostu odetchnijmy, zobaczmy, jak my się z czymś czujemy, co my wybieramy. No i nie pozwólmy na taką sytuację, jaka ma miejsce w filmie Samotni sprzed może 20 lat. Według scenariusza Petera Zelenki, tam jest taka scena, gdzie matka opieprza córkę, że to wszystko przez ten twój tryb życia, przez tych twoich znajomych, nie wiesz jak żyć, a myśmy ci takie wartości dali z ojcem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i wiecie, taką pojechankę robi, nie? A ojciec w tym czasie bez słowa stoi przed lustrem i tam, nie wiem, goli się, cokolwiek robi, w każdym razie nie uczestniczy aktywnie w rozmowie i ona, ta matka tam nawija, nawija i mówi, a my z ojcem jesteśmy tacy szczęśliwi, na co ojciec mówi, ja tam wcale nie jestem taki szczęśliwy, a matka na to, owszem, jesteś. No bo naprawdę można się fajnie bawić solo. Zdecydowanie można. Ja wśród swoich znajomych mam bardzo dużo osób, które są same, które są same od lat, i to jest świadomy wybór, i one są w tym wyborze szczęśliwe. No, w... ostatnio były zrobione takie badania: American Time Youth Survey, i one zostały opublikowane przez The Guardian. No i zrobiły trochę szumu, ponieważ okazało się, że po pierwsze, poczucie szczęścia i stan zdrowia idą w parze. Okej, okay, jesteśmy to sobie w stanie wyobrazić, ale popatrz dalej. Badano singielki, mężatki, matki, zamężne i niezamężne, y rozwiedzione wdowy i tp, i td. No i okazało się, że najszczęśliwsze i z prognozami na najdłuższe życie są singielki. No i to trzeba chyba tym mamom powiedzieć. Hmm, to, w, że w, trzeba zaufać naukowcom. Tak. tak, znaczy ja myślę, że to jest, wiesz, takie, <laughs> tak. takie podsumowanie to, co ty powiedziałaś, dobre, że naprawdę, jeżeli kogoś pytamy, kto jest sam, słuchaj, no, czy jesteś w tym szczęśliwy? Oczywiście jest bardzo dużo osób, które cierpią z powodu samotności. Są nie też ma... osoby, które się nie przyznają i tak. mówią nieprawda. Ale ważne, tak naprawdę nie chodzi o to, czy nam powiedzą prawdę, tylko chodzi o to, żeby sami sobie powiedzieli prawdę. Tak, ja myślę, że jeżeli ktoś, wiesz, naprawdę jest szczęśliwy, jest to jego świadomość, wybór, że chcę prowadzić życie solo, to nie doszukujmy się w tym drugiego dna, bo, bo naprawdę takie scenariusze się zdarzają i to jest okej. Okay. Nie wrzucajmy nikogo w otchłań nieszczęścia o ile sam się tam nie zaprosił. Tak, jeżeli mamy moment w życiu, że akurat tak się składa, że jesteśmy solo, jest taki czas, to myślę, że nie trzeba na siłę szukać na imprezkę rodzinną księcia z bajki. <grym> Bo, może tutaj być różnie i tym optymistycznym akcentem dziękujemy za wspólny czas, wypijemy za to dziękujemy jeżeli zaciekawił Cię ten odcinek to ostrzegamy, że będzie tego więcej, dlatego zachęcamy Cię do subskrypcji naszego podcastu na Spotify i YouTube a także do udostępniania naszych nagrań, dziękujemy że z nami jesteś